Siemano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku z TFT, także lecimy. No i dobra, jesteśmy już w grze standardowo na karuzelce, no i co my tutaj mamy? O, mamy rękawiczkę, mamy jakiś pancerzyk. W sumie na takim Dariusie pancerzyk może być całkiem spoko, jeżeli wbilibyśmy go na drugi level, a w sumie są na to szanse, no to bardzo fajny frontlane by był, także ja sobie coś takiego wezmę. Jajeczko, takie kurcze, dosyć małe, wykluje się za 8 rund. No zobaczymy co z niego tam wypadnie. Szkoda, że nie takie jajeczko 3-rundowe, takie bardzo lubię. Zawsze może jakiś najemnik wpaść czy coś takiego. Uuu, ale proszę bardzo, zobaczcie na to. Mamy MF-kę. Early MF-ka. No proszę bardzo. No to może jednak ci najemnicy tutaj będą. Kto wie. No dobra, ale to się dopiero okaże. Mamy też dwie Kamilki, także parę zawsze warto sobie wziąć. Drugi level, taka Kamila, ona na pewno by tutaj nam troszeczkę pomogła w wygrywaniu. No ale zobaczmy co jeszcze, teraz powinniśmy jakieś itemiki dostać. Dokładnie, mamy pasek, czyli możemy zrobić bardzo fajny early game'owy item, jakim jest Sunfire Cape. A my tutaj mamy teraz ostrze noża lub tylna noga. Outsiderów to nawet pod uwagę nie biorę. Niech będzie ten attack speed dla naszych postaci z tyłu. No i powiem wam szczerze, że coś słabo z tymi najemnikami, raczej to nie pyknie. No bo nic nam nie dropi. Dostaliśmy tą MF-kę tutaj, ale cała reszta słabiutko. Ani Laoi, ani Queen. Tak się zastanawiam w sumie, co byśmy mogli tutaj zrobić. No moglibyśmy zagrać jakichś snajperów, bo w sumie mamy też tą Caitlyn. Tylko frontlane, co nie? Frontlane lepszy by się przydał, chyba żebyśmy zeslamowali ten Sunfire Cape. No to by nam troszeczkę pomogło, ale nie wiem, no jeszcze zobaczymy. Tutaj jeszcze jakiś itemik powinien nam polecieć. A nie, ty jednak postacie nam dropnęły. Patrzcie, mamy dwa Swainy, jakby taki Swain na drugi. Jest Queen. Może by zaryzykować i porolować? Nie ma. Fuck, no come on! No co jest? Dobra, jest i Laoi. Takie ryzykowne zagranie z mojej strony, ale ważne, że jest. Także co, gramy najemników, moi drodzy, wchodzimy w to. Zobaczymy, jaki lustrik uda nam się zrobić, może coś fajnego wypłacić. No i co, może znowu jakieś legendy na trójeczki wlecą, co? Haha, jeżeli nie widzieliście tego odcinka, w którym zrobiłem 3 legendy na 3 gwiazdki, musicie to zobaczyć, bo to był totalny pogrom. Życióweczka po prostu, takiego rankeda jeszcze nigdy nie miałem. W każdym razie, co? Pierwszy lustrik wjeżdża. Na wstępie przypominam o zostawieniu łapki w górę. Jeżeli jesteście nowi na kanale, oczywiście możecie zostawić subskrypcję. Dużo kontentu TFT, tak jak zawsze to powtarzam, warto. No i dodatkowo możecie zostawić jeszcze jakiś komentarz pod tym odcinkiem dla statystyk, po prostu dla zasięgu. Przy okazji wielkie podziękowania dla Mito, Aloyzy Bombel oraz Pablitow 8. Oczywiście to są moi wspierający na kanale, także wielkie podziękowania dla was, jesteście mega i po prostu jestem wam bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny za wsparcie. Jeżeli jesteście zainteresowani opcją wspierania, no to oczywiście link macie w opisie tego filmu, a my wracamy do gry. No i co? Pierwszy lustrik, elegancko, straciliśmy 6 HP, no to już troszeczkę gorzej. No i co? Teraz tutaj nie chcę ryzykować żadną wygraną, tak sobie tutaj przed chwilą skautowałem, widziałem, że niektórzy są, no kurczę, tacy wiecie, troszkę słabi. I po prostu nie chcę takiego ryzyka, że zaraz tutaj coś wygramy, jak to w sumie poprzednio było. Też raz graliśmy tam najemników, myśmy tak raz przegrywali, raz wygrywali, finalnie w sumie nic specjalnego nie wypłaciliśmy, chociaż ta gierka i tak fajnie wyszła. No ale cóż, jajeczko nam się wykluje za 4 rundy, także może tutaj by wleciał jakiś emblemacik, to by było na pewno fajne, gdybyśmy jeszcze dostali takiego gangplanka, no to byśmy mogli tutaj sobie już zrobić 5 i to by naprawdę fajnie wyglądało.
Mamy czwarty level, co dostaliśmy do skrzynki? Składnik przedmiotu, dobra. Dorzucimy sobie osiłka, no i zobaczmy, jak to teraz nam pójdzie. Okej, mamy kolejną walkę. Gościu tutaj wygląda, jakby chciał grać jakichś innowatorów. Ewentualnie pretendentów, ale bardziej wygląda mi to na innowatorów, no bo ten Echo Zilean. Chyba, że Zilean po prostu dorzucił dlatego, żeby mieć nakręconego, ale mimo wszystko wątpię. Innowatorzy, no teraz w tym patchu najmocniejszy build, naprawdę. Jeżeli nie wiecie co grać, no to na Hama gracie innowatorów i tyle, nie? Cała filozofia tej gry aktualnie. Masakryczni są po prostu, masakryczni. Pewnie pojawi się jeszcze jakiś jeden odcinek z innowatorów, żeby wam po prostu pokazać, że to jest moc, nie? I że warto to grać. Dobra, weźmy sobie rękawiczkę. Ona się na pewno przyda na jakiegoś Luciana, jakiegoś Gangplanka. Wiadomo, Infinity Edge tutaj może zostać z tego zrobiony. No i tyle, no mamy 80 HP. Troszeczkę tutaj, no boli nas to, 80 HP w tym etapie gry. To jest mało. Naprawdę dużo straciliśmy, ale proszę bardzo, 5 sztuk złota, kolejne do skrzynki, także lecimy z lustrikiem dalej. Dobra, przejrzałem sobie tutaj lobby, przestawiłem się już w ogóle do takiego normalnego ustawienia. I jedyną osobą, z którą możemy ewentualnie wygrać, to jest Johnny Walker. Ten tutaj trzeci od dołu. No on ma całkiem słaby team i z nim w sumie byśmy mogli wygrać. No ale zważając na to, że większość tutaj już naprawdę nas rozjeżdża, no to lepiej ustawić się normalnie i troszeczkę mniej tego HP stracić. Przy okazji mamy 4 lustrika, także naprawdę wygląda to coraz lepiej. Zapowiada się, że naprawdę zrobimy ładny lustrik tutaj, bo naprawdę jesteśmy mega słabi. Dobra, jest kolejna Kamila. Także ewentualnie tego pretendenta można by było tutaj dołożyć. Jest też Zilean, który jest nakręconym, ale... Wszystko w swoim. Kurczę, my nie mamy tyle... Znaczy mamy w sumie sporo golda, ale raczej nie wiem, czy chcemy levelować. Raczej lepiej sobie tą ekonomię tutaj naprawdę zrobić mega dobrą. Był tam też jakiś gościu w najemników kolejny. No ale mamy... O, proszę! I trafiamy na niego, kurczę. No mam nadzieję, że on tutaj... Nie, my powinniśmy raczej przegrać na niego. No, tak patrzę, że ta Ilaoi na poziomie drugim, ona tutaj powinna zrobić robotę. Dodatkowo on tutaj ma tych adeptów arkanów, no to... To jest luz. I to jest ten Johnny Walker w ogóle. Także no, on tutaj z nami wygrywa. Robimy dalej lustrik. I słuchajcie, mamy 30 golda. Mamy 11 golda przychodu. Bo mamy plus 3 z lustrika. I 30 tutaj wiadomo, nie? Po prostu. Także teraz mamy 41 golda i 5 lustrika. Naprawdę fajna ekonomia. Tylko wiecie co? Żebyśmy my tutaj nie przegrali. Na tych skalniakach, cholera. Żebyśmy my nie przegrali, bo może być, kurczę, lipa. W ogóle kolejne 5 złota w skrzyni. Dostaliśmy itemki z tego jaja. Także fajnie, bo dostaliśmy pasek i mieczyk. Moglibyśmy już zrobić Infinity Edge'a, tylko wiadomo, brakuje nam jakiejś postaci, która rzeczywiście mogłaby takiego Infinity Edge'a sobie trzymać. Kolejna rękawiczka, także super. To by mógł być Jeweled Gauntlet lub Last Whisper, w zależności kogo będziemy chcieli tutaj grać. O, proszę bardzo. Jeweled Gauntlet tutaj już by był gotowy. Dla Luciana, tylko że takowego nie mamy, cholerka. No i tutaj nadal nic. Ha, mamy 50 golda. Wiecie co? Otwórzmy sobie to. Jest! Jest emblemat najemnika. Ależ to był outplay z mojej strony. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego ściągnąłem te wszystkie postacie z boarda, no to dlatego, żebyśmy nie mieli aktywnych cech, co wydaje mi się daje większą szansę na emblemat najemnika. Ponieważ gra patrzy tak, że mamy tam poniżej 4 aktywnych cech, czyli żadnego dopasowanego nam nie da. A mamy aktywnych najemników, co nie? Czyli tych najemników byśmy nie dostali. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi.
No, kurde, naprawdę. Zagranie tutaj mega dobre z mojej strony. Fajnie, że zadziałało i że ten emblemacik się finalnie trafił. Potrzebujemy jeszcze tylko tutaj Gangplanka dostać, żeby mieć 5 tych najemników. No i ja mam nadzieję, że my w ogóle to wypłacimy, bo my tutaj dostajemy no ostro w pizdę jak na razie. No ale cóż zrobić, trzeba się po prostu... trzeba mieć chłodną głowę do najemników, oj to na pewno, trzeba mieć chłodną głowę, trzeba tutaj... Let's go, 5 najemników, lecimy z tym. I jeszcze Rexa, proszę bardzo, na 2. Tylko żeby zaraz się nie okazało, że wypłacimy. O, nie no, mam nadzieję, że nie. Jak tutaj się lobby wygląda? O, tutaj też 5 najemników. Pretendenci, najemnicy, tak? Dobra. A my będziemy grali... No tego pretendenta gramy. I on jest, kurczę, tuż nad nami. Także słabo mu idzie. Mam nadzieję, że nie wygramy. Ale nie, nie powinniśmy. Zdecydowanie to powinna być przegrana. To będzie nawet fajna przegrana, bo taka wiecie, że kilka postaci tylko mu zostanie, także dużo HP nie stracimy. O, jakby jeszcze ta Ilaoi padła, no byłoby wybornie. Come on, dawaj, jest, dobrze. Zadowolony jestem. 7 lustrika, moi drodzy, wow, naprawdę sporo. 50 HP na naszym koncie i wybieramy drugie wzmocnienie. Co my tutaj mamy? Torba ze składnikami albo słaby punkt. Torba ze składnikami tutaj chyba bardziej do mnie przemawia. To jest zawsze fajne wzmocnienie. W sensie wzmocnienie. No fajny buścik, co nie? Patrzcie, kolejny Needles. No, także tutaj jakby nam wydropił... O, możemy też zrobić QSS-a. W sumie by nie było złe. Dobra, zróbmy to. I tutaj będziemy mieli jeszcze Last Whisper z tej rękawiczki. No, a gdyby nam tutaj dropnął jakiś, proszę Państwa, Lucian, no to by było mega. To by było naprawdę mega super dobre, ponieważ byśmy mieli dwustrzałowca aktywowanego i z fajnymi itemami. Taki Lucian z tym, z Rabadonem, Infinity Edge'em i Jeweled Gauntletem. Ja pierdziula, naprawdę, co on wyprawia, to jest masakra. Może nawet się uda takiego tutaj zrobić, aczkolwiek nie wiem. Zobaczymy. Tutaj w naszym teamie fajne upgrade'y weszły, no bo ta Ilaoi na 2. Jeszcze brakuje nam jednego Gangplanka i jednej Queen. I wtedy to by było już naprawdę, naprawdę fajnie. Ale moi drodzy, mamy 38 HP, 8 lustrika. Także to jest naprawdę, naprawdę dużo. To jest dużo przegranych gier. To jest całkiem fajna wypłata. A 38 HP? Nie podoba mi się to. Już powoli trzeba tu się szykować na wypłatę. Bo 38 HP to jest taki idealny moment. Idealny moment, lepiej nie czekać dłużej. Szczerze mówiąc. Dobra, coś mnie tutaj przycięło. Weźmy sobie tego Dravena tutaj z rękawiczką, żeby zrobić po prostu Jeweled Gauntleta w przyszłości. No a Draven też jest fajną tutaj postacią, jeżeli będziemy go sprzedawać, no to troszeczkę golda nam wpadnie. Tak jest. Także co? No myślę, że będzie trzeba tutaj już naprawdę się stabilizować. Wbijemy sobie level, no i oby gdzieś ten Lucian tu był. Okej, fajne upgrade'y. Nie ma Luciana, ale możemy zawsze tego tutaj dorzucić i to też będzie w miarę w porządku. I jak to tutaj wygląda? Co nam w ogóle... smoczy szpon, kamizelka cierniowa i 10 sztuk złota nam wpadła do skrzyni? Ja pierdziula, ty. 2 itemy? Wow, ja nie wiedziałem, że aż takie rzeczy na jednej rolce mogą wpaść do skrzyni. Kurde. Dobra, i ten gościu wygląda naprawdę słabo. Chyba to powinna być wypłata. Tylko żeby, kurczę, ten nasz Gangplank trochę tam jeszcze damage'a zrobił, żeby on tutaj zaraz nie... Okej, dobra. Wszystko pod kontrolą. Jak to śpiewał Paluch,
I co? I mamy wypłatę. Mamy wypłatę 8 lustrika, moi drodzy. Let's go. Sprawdźmy to. Sprawdźmy, co w tej skrzyneczce, co się tam, kurczę, kryje. Sprawdźmy, co na nas tam czeka. Co na nas czekają za dobrocie. Uwaga, dużo golda. O, dużo item, dużo golda, dużo itemów. Koronę taktyka nawet mamy, moi drodzy. Wow. Czyli w tym tym momencie 8 postaci na bordzie. Wow, naprawdę fajnie. Naprawdę super. Dobra, to możemy dać sobie na tanka. To są bardzo fajne itemy. Wormoga jeszcze możemy zrobić z tego, co widzę. Chociaż zróbmy sobie może coś takiego. I to oczywiście też będzie mogło iść na Luciana. Dobra, takie coś tutaj wykombinowałem. I na razie niech będzie. Wydaje mi się, że frontlane mamy całkiem niezły i ten Warmog po prostu nie jest nam aż tak potrzebny. A tutaj MFK, jak widzicie, z takim Morello, fajny damage dołożyła. No i co? Miejmy nadzieję, że teraz zaczniemy winstreakować. A tutaj gościu co? 5 lustrika, tak? Dobra. Także co? Zobaczmy po prostu, co nam wypadnie z tych wilczków. Dobra. I co my tutaj mamy? Mieczyk, pancerz, rękawiczka, kolejny needless. Ty, jak zarąbiście! Jakie my mamy w ogóle itemy na... tutaj na naszego Luciana. Ty! No naprawdę kozacko. W ogóle mega dużo tych itemów mamy. I mamy 3 dwustrzałowców w tym momencie. Spoko, to jest dobre. To jest zarąbiste, wręcz bym powiedział. A kolejny Jolt Gauntlet. Czy my to chcemy robić? Możemy zrobić coś takiego. To chyba będzie lepsze. I cyk, w ten sposób. Dobra, no tutaj lekkie zmiany zaszły, lekkie zmiany planów. No ale wydaje mi się, że finalnie będziemy tutaj wygrywać, bo naprawdę pod względem chociażby itemowym mamy mega przewagę nad naszymi przeciwnikami. No a teraz pozostaje nam levelowanie postaci, jak i w ogóle, wiecie, wejście do 8 level. I powinno być git, powinno być git. Może nawet w 9 byśmy weszli, kto wie. Jakoś byśmy tutaj rolowali sobie tą Jinx na drugi level z dwustrzałowcami, ona na pewno by tutaj fajnie działała. Dobra, także co? To na tyle na ten moment i lecimy dalej. Okej, gościu tutaj z Zephyrkiem, z tego co widzę, z tym wzmocnieniem, ale podrzuca nam Luciana. Także szczerze mówiąc nie wiem, czy on raczej w nas nie celował jakoś specjalnie. Gdyby w nas celował, to by tutaj podrzucił chociażby tą MF-kę. Także tutaj chyba lekko zamulił gościu. Ej, czy my to wygramy? Cholera, jak ja nienawidzę Talona. Naprawdę, to jest no znienawidzona przeze mnie postać. Poważnie. No i co? I teraz MF-ka. Czy to wystarczy? Czy tobie wystarczy damage'a? Ajajaj. Nie, nie wystarczyło. 33 HP na naszym koncie. Przegrywamy. Także coś tutaj jeszcze... coś tu się jeszcze wypłaci. Co prawda niedużo, no bo to tylko jeden lustrik. Znaczy, nie lustrik, tylko jeden luz. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie powinniśmy tutaj... Ty, patrzcie w ogóle tego typa. Gościu jeszcze nie wypłacił. Ile on ma? 7 lustrika. 12 HP. I taki stół? Gościu, przecież ty nie wypłacisz. Yeah. Z takim stołem nie ma opcji. Nie ma opcji, on jest za słaby, żeby to wypłacić. Kościół odpadnie. No, współczuję, współczuję. W każdym razie, co ja mówiłem? Aha, wydaje mi się, że mamy całkiem dobry stół, także raczej nikt tutaj nie powinien nam tego lustrika zwiększać. Co nie, my tutaj powinniśmy wygrać bez problemu. No i cyk, ten jeden luz będzie wypłacony w tym momencie. Dalej możemy sobie lecieć na winstreaku, standardowo oczywiście. No i co, gościu ma 1 HP, jeszcze jedną szansę ma, ale gościu nie ma golda. Tu nie będzie wypłaty, nie ma opcji. Nie ma opcji. A my lecimy na karuzelę. Wybieramy jako drudzy. Także co my byśmy właściwie chcieli?
Możemy wziąć pasek lub coś do Needlessa, ale co do Needlessa? Nie wiem. Także weźmy ten pasek, tak jak mówiłem. To będzie spoko opcja, mi się wydaje. Zrobimy sobie Warmoga i wzmocni to po prostu nasz frontline, co nie? Kurczę, i tak się zastanawiam, co w ogóle robić w tej grze. Czy zostać w tych dwustrzałowcach? Czy może iść pod jakieś legendy? Wiadomo, najfajniej byłoby iść pod legendy, tylko że no to by się przydało, nie wiem, no nawet 9 level wbić. Chociaż jak my już teraz mamy 8, to są nawet szanse, nie jest najgorzej. Dobra. Mamy tutaj jeszcze Gnara, który daje nam napastnika oraz duszę towarzystwa, z której tutaj sobie Lucian skorzysta. Fajnie, że mu się rolnął Rabadon. To jest na pewno super dla niego. No i co? Byśmy chcieli tutaj go na dwójkę wbić, to na pewno. To by naprawdę dużo zmieniło. Jak sobie jeszcze tutaj patrzę, co ludzie mają. I w co byśmy mogli iść? O kurcze! Nie, no co ty gadasz? Proszę nie, proszę nie! Dobra, powinniśmy to wygrać. Ale kurde, Ari to jest taka jednostka. Wow, naprawdę. Jest mega mocna, naprawdę. Poważnie, nie? Mówię wam. Ty, tylna noga 2. Ale będziemy mieli 50 atak speedu. 50% atak speedu. Dobra, dajemy wszystkich chyba na tył. I się bawimy. Cyk. Jakoś w ten sposób. No i zobaczymy. Kurczę, 50% atak speeda dodatkowego. Ale to będzie pogrom. No dobra, i lecimy. Także co, zobaczmy, jak ten attack speed tutaj będzie. No, widać, widać, fajnie. Fajnie to powinno działać. I co, i mamy 64 golda. Gościu w ogóle z tymi najemnikami, tak jak mówiłem, odpadł. Nie wypłacił tego. Także, no, współczuję ogólnie, bo to nigdy nie jest fajne, jak robisz sobie jakiś lustryk i finalnie go nie wypłacasz i robisz to po 8. No, ale trudno, nie? I patrzcie w ogóle, ile golda mamy tutaj. Wow, ależ Gangplank nam tutaj wypłatę zafundował. Kurczę, elegancką. Także my, moi widzowie, wbijemy chyba ten dziewiąty poziom. Wydaje mi się, że wbijemy ten dziewiąty poziom. Dużo golda też zyskujemy w ogóle z samego posiadania najemników i wygrywania. Dobra, myślę, że to się bardziej tutaj wpasuje. Tylko pytanie. Pytanie jest takie, czy my będziemy tą waj tutaj grać? No bo jeżeli chcemy dorzucić tutaj tą, jak ona się nazywa? 90 golda w ogóle na naszym koncie, patrzcie, ty, ile będziemy mieli po tej? 101 golda, 101 golda, wow, moi drodzy, zobaczcie na to. Nieźle, nieźle. W każdym razie. To Jinx. Jak my tutaj będziemy chcieli dorzucić Jinx, no to trochę słabo. Z racji takiej, że ona wtedy nie będzie miała aktywowanego rywala. I proszę Państwa, w tym momencie 10 postaci na bordzie. Wow. 10-postaciowy team w tym momencie posiadamy. Także naprawdę fajnie, naprawdę fajnie. I co my tu mamy? 5 najemników, mistrzowski umysł, rywal, 3 dwustrzałowców, 3 osiłków, 2 napastników i dusza towarzystwa. Lucian cały czas na pierwszym poziomie, to mnie najbardziej martwi. To jest naprawdę niefajne. Ten Gangplank też tutaj fajnie by było, jakby się zrolował na trzeci. Aczkolwiek my mamy 9 poziom, także te procenty już na nich zmniejszone. Także szczerze mówiąc wątpię. No i mamy bardzo mało golda, co nie? Mamy 2 golda, także tutaj za dużo nie porolujemy i za dużo nie pokupujemy. No bardziej trzeba tutaj liczyć na te legendarne jednostki i po prostu, że one nam tutaj jakoś fajnie powypadają, coś tutaj. O, proszę bardzo. Właśnie. Jest Jinx. I co teraz? Co teraz chcemy zrobić? Zróbmy może coś takiego. Już mamy, no mamy tego rywala nieaktywnego. Ale trudno, trudno. Kolejna Jinx? Jest Gangplank, tylko czy... Dobra, weźmy go. Zróbmy coś takiego. Jeszcze Kai'Sa o wiele lepiej tutaj skorzysta z tych itemów.
a już tak nam nie zależy na najemnikach. Wiadomo, może moglibyśmy się w ogóle już ich tutaj pozbyć, nie? Ale z racji, że mamy emblemacik, no to w sumie fajnie by było tutaj jednak coś jeszcze z nimi pokombinować. Dobra, Kajsa odpalona. Niestety za dużo, szczerze mówiąc, nie zrobiła. Ale jest Jinx. Dobra, Jinx też już padła. Żyjemy tutaj jeszcze... O, dobra. Ale ledwo co w sumie. Kurde. Dobra, jest kolejna Kajsa, słuchajcie. Rękawicze złodzieja. Szka, proszę bardzo. Wiecie co? Walić tego... O, dobra. Dobra, dobra. Walić tego Gangplanka, skupmy się tutaj na legendarkach. No i proszę bardzo, w tym momencie Kajsa na drugim poziomie z mega zarąbistymi itemami. Dobra, zróbmy... Czekajcie, tego najemnika na kogoś by trzeba było dać. I na koło rękawiczkę. Niech będzie na razie Gnar. Dobra, poczekajmy chwilę, poczekajmy. No i dobra, pięknie. Jinx i Kajsa, mega fajny damage. Tylko by się przydało jeszcze tą Jinx tutaj wbić na dwójkę. To by było o wiele lepsze. Oj no, coś takiego by mogło naprawdę elegancko działać. No na karuzelce jej nie ma. Ewentualnie co my moglibyśmy stąd chcieć? Coś pod tanka? No weźmy sobie tutaj tego Galio. Ty, a może nawet byśmy go zagrali? Kogo byśmy mogli wywalić? Ty, patrzcie. Jest kolejna Kajsa. Kurczę, dobra, niech będzie ta Queen. Ona i tak tutaj nam za dużo nie daje. Mamy w tym momencie trzech najemników, także git. Tyle w zupełności nam wystarczy. No i co, rolujemy jeszcze tutaj jakieś te legendarki. Kurczę, no nie ma tej Vi. Vi, co ja gadam, Jinx. A bardzo bym ją chciał. Dobra, Kajsa niech tutaj będzie na tym polu duszy towarzystwa. Ona jak na razie jest najlepszą jednostką w naszym teamie. Także niech sobie korzysta. Większy damage. O, proszę bardzo, 4 koła z jednej umiejętności. Elegancko. Jeszcze raz się odpali chyba. Szybko uciekaj. Dobrze. 7600 damage'a. No i elegancko. O to właśnie chodzi, o to właśnie chodzi. Ty, tu jest jakaś kulka, to nie moja? Czemu jej nie mogę zebrać? Dobra, myślałem, że to ten tutaj, Tamkęcz wyrzucił. No i co? Kurczę, jest Galio, jest też Gnar. Weźmy tego Gnara i weźmy tego Galio. Jest Jinx, kurczę, dobra, musimy to zablokować. Albo dobra, wiecie co, zróbmy coś takiego. Aj, lekkie kurczę tutaj zamieszanie się zrobiło, ale okej, okay, ale okej. Okay. No, także co, po prostu build pod legendarki. Bierzemy jakiekolwiek legendarki możemy. O, się powtarzam, przepraszam, coś się nie mogę tutaj skupić. I je wrzucamy na borda, nie? I tak wygląda właśnie ta rozgrywka. I 8 win streaka, moi drodzy, 8 win streaka. No, naprawdę fajna gierka tutaj wyszła. Taktyka taka dość standardowa. Właśnie kupujemy legendarki, je wrzucamy i tyle. O nie, nie odblokowałem sklepu. Kurde, ależ fail. Tutaj Kajsa też bardzo ładnie. Ależ normalnie. Jaki to jest damage, to masakra. Mamy Jult Gantleta. Dobra, niech będzie tutaj. Ten itemik. I co? Jest Galio na dwójkę, super. Jakieś jeszcze legendarki tutaj może nam dropną. Jest kolejna dusza towarzystwa. W sumie fajnie by było sobie takową dorzucić. No bo ta Kajsa na pewno sobie fajnie z tego skorzysta, co nie? Na trzech duszach towarzystwa to już naprawdę jest mega, mega, mega. Galio, naprawdę fajny tank się tutaj z niego zrobił. A ta reszta itemów to wiadomo.
taka wrzucona, żeby cokolwiek było. Tutaj na szczęście jesteśmy bezpieczni, zabezpieczeni jesteśmy przed tym Blitzcrankiem, bo się tam nam wylosowała ta rękawiczka. I proszę bardzo, Kai'Sa, again, cyk. Nie, no to jest piękne, to jest piękne. Kai'Sa według mnie, kurczę, chyba jest moją ulubioną legendarką. No, Kai'Sa to chyba moja ulubiona legendarna postać, bo no umiejętność ma zarąbistą, damage robi zarąbisty. Jest pod AP, ja lubię postacie pod AP. Naprawdę sztosik jest, naprawdę jest kozacka. A, jest kolej... Kai'Sa, dobra. Ojejku, ależ to by było wyborne, gdybyśmy my ją zrobili na trzeci poziom. No marzenie moje, ale nie wiem, jakoś wątpię. Mamy 16% na te legendarki. Gdybyśmy mieli tutaj to wzmocnienie tego sklepu z levelu wyżej, no to byśmy tam mieli chyba 25 czy 26% szans. Wtedy to by było super. No ale teraz to mimo wszystko nie jest aż tak wielki procent. Tym bardziej, że niektórzy mogą grać tą Kai'Sę, przez co po prostu ona nam nie wypada, bo jest jej mniej, co nie? Ale co, moi drodzy, 10 win streaka w tym momencie. Także tutaj, no nawet byśmy nie zdążyli, bo ten gościu raczej będzie już tutaj wyeliminowany po prostu. Dobra, i ten gościu gra innowatorów. No innowatorzy, tak jak mówiłem, bardzo mocny team. W aktualnej mecie bym powiedział nawet, że najlepszy. No ale nie ma tutaj patrzeć co na... Ty! Ja przegram? Nie, dobra, okej, okay. Jeszcze została ta Jinx, całe szczęście. Ale widzicie? Już myślałem. Niby legendarki, niby coś tam na drugim poziomie. FIFA Rafa, tutaj proszę bardzo. No i tak trzeba uważać, bo kurczę no... Jest ten build naprawdę mocny. Naprawdę mocny jest. Jest jakiś Tahmkench, weźmy sobie go. No, także nie ma co patrzeć na to, że ja z nim wygrywam. Ty, kolejny. Cholera, no. Co, i nie ma tutaj nic. Dobra, wracając, bo się nie wysłowię. Ty, gościu zrobił smoka, ja. Dobra, wracając znowu. No po prostu nie ma co patrzeć na to, że ja z nim wygrywam. Po prostu grałem najemników, co nie? I tutaj ta wypłata była całkiem fajna. Wbiliśmy sobie 9 level. Mamy tyle, dużo legendarek na drugim poziomie. No bo czekajcie, aż sobie policzę. Raz, dwa, trzy. No dobra, trzy. To w sumie nie aż tak dużo. Ale w każdym razie, no one robią robotę, co nie? O nie, Kai'Sa, dobrze, odpal się jeszcze. Super. I czy to jest eliminacja? Tak jest, to jest eliminacja. Moi drodzy, dzięki za oglądanie, dzięki za łapki, dzięki za suby, dzięki za komentarze. Dziękuję przede wszystkim wspierającym. No i co? Życzę powodzenia na rankedach. Widzimy się w kolejnym odcinku. I elo.